Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo, a z tych dwóch stron mamy PSP z Linuxem. Zgodnie z ankietą, którą wypełniliście, chcecie bardzo koniecznie Linuxa na PSP. Tak więc dzisiaj przychodzę i mam nadzieję, że uda mi się ten temat wyczerpać, bo jest on faktycznie ciekawy i swoją drogą bardzo mnie cieszy, że akurat ten temat wygrał. Jeżeli ktoś z Was nie wie, to PSP jest to kieszonkowa firmy Sony, czyli w skrócie mówiąc po prostu przenośna konsola. Swój debiut miała ona w 2004 roku. No i oczywiście poza tym, że jak na swoje czasy było to urządzenie mega rewolucyjne, bo oczywiście poza wieloma świetnymi tytułami, które można było uruchomić na tej konsolce, mogła napełnić również rolę przenośnego odtwarzacza muzyki, przenośnego odtwarzacza filmów, a także mogła uruchomić wcześniej wspomnianego Linuxa. Ogólnie rzecz biorąc, PSP jest bardzo ciekawe pod tym względem, że można było je już na bardzo wczesnym etapie jego życia w prosty sposób zhakować. Tak na dobrą sprawę, pierwsze wersje PSP, które były w Japonii, w ogóle nie miały żadnego zabezpieczenia przed uruchamianiem nieautoryzowanego kodu. Hakerzy bardzo sobie ulubili tą konsolkę, bo w dobie, gdy nie było jeszcze smartfonów, które były w stanie uruchomić troszeczkę bardziej zaawansowane aplikacje i telefony były głównie klawiszowe, to można powiedzieć, że taka konsolka, która była w stanie uruchomić własne aplikacje, można powiedzieć, że była troszeczkę takim mokrym snem wielu programistów. Mieć fajne, małe, przenośne urządzenie, na którym można było uruchomić praktycznie dowolny kod. No i tutaj właśnie dochodzimy do momentu, w którym hakerzy postanowili uruchomić Linuxa. PSP jest bardzo ciekawym urządzeniem pod tym względem, że nie działa ono na zwykłych procesorach, takich jak mamy w komputerach, bądź jak na jakich teraz operuje wiele telefonów. PSP operowało na architekturze, która nazywa się MIPS. Ta wersja tutaj, mam tutaj dwie wersje, to jest wersja starsza, ona ma 32 MB RAMu i procesor architektury MIPS. Wersje nowsze miały już tego RAMu 64 MB, no więc jak na dzisiejsze standardy to są przekomiczne wartości, ale do gier było to jak najbardziej w porządku. To co widzicie tutaj na tym większym PSP-ku, to nie jest prawdziwy Linux i przypuszczam, że kiedy wy szukaliście coś na ten temat, mogliście trafić właśnie na ten obrazek PSP, które wygląda tak, jakby działało na nim Ubuntu 7. Jednakże tak naprawdę to jest troszeczkę taka mizerna imitacja, która jest w ogóle tylko w języku francuskim. Nie jest to prawdziwy Linux działający. To jest po prostu napisana aplikacja Homebrew, która ma imitować wygląd PSP i tak naprawdę zastępuje ona standardowy interfejs PSP, który możemy mieć. Oczywiście zastępuje go też w bardzo ograniczonym stopniu. No możemy z poziomu tego, powiedzmy, Ubuntu, możemy sobie odpalić przeglądarkę, która jest zbudowana w PSP, możemy uruchomić gry z płytki, gry z pamięci, no ale jest to mega ograniczone i nie jest to prawdziwy Linux. Zasadniczo, co to jest prawdziwy Linux? Jeżeli szukacie jakiejś dystrybucji z graficznym interfejsem, no to takiej nie znajdziecie. Linux na PSP wygląda w ten sposób. Jest to po prostu czarna konsolka, którą oczywiście można troszeczkę rozbudować, ale o tym za moment. Warte jest odnotowania to, że tak naprawdę nie istnieje możliwość uruchomienia oficjalnego kernela Linuxa bez żadnych modyfikacji na PSP. Jest to po prostu niemożliwe ze względu na sprzęt i ze względu na procesor, który jest zastosowany. W PSP nie było tak zwanego modułu MMU, czyli Memory Management Unit, więc uruchomienie tutaj takiego tradycyjnego kernela z Linuxa nawet po przekompilowaniu nie jest możliwe. Dlatego to, co widzicie tutaj, to nie jest Linux, a zasadniczo UC Linux. Co możemy zrobić na tym Linuxie? No, trochę rzeczy można, ale
no niestety nie za dużo. Chciałbym wam pokazać dużo więcej. W każdym razie, no jest to faktycznie niezależny system operacyjny, co przede wszystkim warto zaznaczyć, czyli no, własne zarządzanie pamięcią, własne zarządzanie zasobami, to jest faktycznie prawdziwy system. Możemy tutaj oczywiście podmontować partycję, możemy podmontować kartę pamięci, możemy z niej odczytać pliki, możemy nawet uruchamiać programy, które są skompilowane pod UC Linuxa i pod tą konkretnie architekturę. Bardzo jest ciekawa metoda wprowadzania tekstu i troszeczkę na początku mega mnie zaszokowała, ponieważ w zależności od tego, czy przytrzymamy sobie lewy bądź prawy spust, potem joystickiem wybieramy pole, a następnie odpowiednim klawiszem wprowadzamy literę. No, jest to mega skomplikowane, ale wydaje mi się, że gdyby ktoś poświęcił na to dużo czasu, można by było w prosty sposób wpisywać tutaj ten tekst w miarę szybko. Z tym UC Linuxem jest jeden problem. Mianowicie projekt przestał być rozwijany w roku 2008, no więc było to 11 lat temu. Jak możecie sobie wyobrazić, znalezienie czegokolwiek na temat tego systemu, no niestety już graniczy pomału z cudem i dokumentacja jest mega, mega ograniczona. Co fajne, został udostępniony toolchain, czyli zestaw narzędzi, który umożliwiał kompilowanie jakichś programów pod PSP właśnie z tym Linuxem. Ja próbowałem ten toolchain uruchomić, niestety bez powodzenia. Nie byłem w stanie uruchomić tego w taki sposób, jak chciałem. Próbowałem kompilować programy bezpośrednio pod MIPS architekturę i to się udało akurat. No niestety jednak bez modyfikacji te programy nie chcą się uruchomić, nawet jeżeli zbudujemy je statycznie z linkowaniem bibliotek. Więc no stąd są właśnie te zmiany w GCC, które są w tym toolchainie. Ja wiem, że tutaj jest dużo takiego informatycznego bełkotu, ale mówię to po to, żeby linuksiarze mnie nie spróbowali zjeść. I tak, próbowałem również ręcznie skompilować sobie sam ten toolchain, jednakże do tutaj problemem jest już sama wersja GCC, która jest z 2007 roku. No i praktycznie nie umiałem jej znaleźć do pobrania. Próbowałem pobrać tą z 2009, czyli ostatnią, która jest dostępna u nich na stronie. Próbowałem wgrać te patche, no ale koniec końców nie chciało mi się to wszystko zbudować. I myślę, że szkoda, bo widziałem parę filmików takie, że ludzie faktycznie budowali jakieś aplikacje z Linuxa i niektóre udało się tutaj uruchomić. Sam osobiście próbowałem nawet napisać do twórcy tego UC Linuxa e-mailowo i na Instagramie, bo udało mi się go wystalkować. No jednakże pomimo moich wiadomości nie odpowiedział mi na żadną z nich, więc przypuszczam, że po prostu nie był zainteresowany w danym momencie, nie wiem, jakąś współpracą bądź wsparciem merytorycznym. A szkoda, bo myślę, warto by było powiedzieć coś więcej na ten temat. Dlatego jeżeli ktoś z was będzie widział tutaj po tych screenshotach i będzie miał jakiś pomysł, jak można by zbudować jakieś aplikacje, to na pewno kiedyś pobawię się jeszcze w budowanie aplikacji do tego PSP i spróbujemy coś tutaj odpalić. No, według filmików udało się tutaj nawet odpalić X-y, co już myślę jest całkiem sporym osiągnięciem i rzeczywiście wtedy można powiedzieć, że mamy w jakimś stopniu użyteczny system. No jednakże w sytuacji w takiej, w jakiej to obecnie jest, no to nie ukrywajmy, jest to trochę lipa. Niemniej jednak temat Linuxa na różnych konsolach jest to temat bardzo ciekawy i widzę, że was również rajcuje. Ja osobiście planuję, żeby to była taka nasza nieco dłuższa seria, gdzie to spróbujemy sobie uruchamiać Linuxa na innych konsolach. Można to zrobić na PlayStation 2, można to zrobić na Wii, można to zrobić na 3DS-ie, na Xboxie 360, PlayStation 3, PlayStation 4 i można by tak wymieniać, więc myślę, że jeżeli ten temat wam się będzie podobał, to na pewno sobie porobimy coś więcej z tej dziedziny, bo jest to mega ciekawe i fajne. Zawsze można się czegoś nauczyć. Dobrze, mam nadzieję, że taki materiał o PSP wam się podobał. Jeżeli ktoś z was jest jakimś kotem i umie dobrze cross-kompilację pod GCC i aplikowanie patchy, to bardzo bym prosił o jakieś wiadomości na maila, Discordzie bądź w komentarzach. Spróbujmy razem coś z tym wykminić. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie. Cześć.